Ej, niezła to twoja laska. No, Kaja jest najlepsza. A ty masz jakąś licencję? A terapeutka mi mówi, że w końcu kogoś znajdę, ale jakoś to nie wierzę. Ja też chodzę na terapię. Wiesz, przez to wszystko. Zastanów się, co ty mówisz. Ty chodzisz na terapię? Serio? Potrzebujesz wsparcia? Wpakowałeś mnie na wózek tym swoim durnym kolegą. No wiem, kurde, palnąłem głupotę, ale przyszedłem tu, żeby cię przeprosić. Myślałem, że mi wybaczysz. No co mam powiedzieć? Sorry? Dobre i to na początek. No to przepraszam, stary. Jeżeli jest coś, co mógłbym dla ciebie zrobić, no to mów, wal śmiało. A mógłbyś po mnie wpaść na chatę, zabrać mnie stąd? Poszedłem do knajpy, napił się jak człowiek. No, kumple, no wstyd chodzić z kaleką. Rozumiesz? Widzę, że znalazłeś już, co przyniosłem. No, dawno nie piłem wódki. O. Kaja zrobiła mi burę o to, że niosę do ciebie flaszkę, ale widzę, że ty w porządku chłopak jesteś. Ale odjechany dzień. Piję wódkę z kolesiem, który wpakował mnie na ten wózek. Jeszcze będziemy ziomkami, zobaczysz. Zdrowie. Zdrowie.